Jezioro Zegrzyńskie będzie czyste. Dlaczego? Ścieki z jachtów nie będą już do niego spływały. Gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie na budowę punktu odbioru nieczystości i nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która doprowadzona zostanie do portowych budynków. W planach jest także budowa tężni solankowej. To właśnie tu, na terenie portu Nieporęt-Pilawa, powstanie pierwszy i jedyny punkt odbioru ścieków z jachtów. Chodzi o to, by Zalew Zegrzyński był czysty i przyjazny dla środowiska i ludzi. Jak wiemy, Jezioro Zegrzyńskie jest jedynym takim obiektem blisko Warszawy i tysiące mamy wypoczywających i korzystających z tego jeziora. I myślę, że to jest bardzo ważny krok ku poprawie ochrony środowiska, ale też umożliwienie właściwego odpoczynku i poprawy czystości wody Jeziora Zegrzyńskiego. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynków na terenie portu wraz z odbiorem ścieków z jednostek pływających. Zamontowane zostaną także nowoczesne moduły toaletowe. Na realizację tej inwestycji samorząd Mazowsza przeznaczył 1,5 miliona złotych. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia nas, mieszkańców nie tylko samego Nieporętu, powiatu legionowskiego, ale także i Warszawy. Przecież tutaj korzystają z tego akwenu wodnego również i warszawianie. Jak zauważa marszałek województwa Adam Struzik, powiat legionowski, na terenie którego położona jest m.in. gmina Nieporęt, co roku przyciąga tysiące turystów. To jest w ogóle ciekawostka, że powiat legionowski ma największy poziom w ogóle odwiedzin turystów. I myślę, że to w dużym stopniu jest efekt też tej turystyki biznesowej, która się tutaj koncentruje, ale też oczywiście jest turystyka weekendowa. Jest też oczywiście sporo drugich domów ludzie tutaj mają w tej gminie i w okolicy. Także Zalew Zegrzyński to jest taka swoista też perełka, która przyciąga warszawiaków, ale nie tylko. W każdym cywilizowanym kraju też istnieją takie punkty wymiany tych zbiorników na nieczystości i chcemy, żeby też tutaj to nie trafiało do jeziora czy do zalewu, tylko trafiało po prostu do utylizacji. To jednak nie wszystko. Atrakcyjność tego miejsca ma natomiast podnosić nowa tężnia solankowa. Jej budowa w czasach pandemii ma szczególne znaczenie terapeutyczne i rehabilitacyjne.